Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was razem ze Stefciem. Tak, dzisiaj Stefciu. Stefciu to jest synek Marty. Jak pamiętacie, ostatnio nam dorósł, także dzisiaj go odrobinkę zmienimy. Stefciu jest, słuchajcie, łobuziakiem i żarłokiem. Tak, znowu nie zmieniłam tła, nie? No, ale w tym tygodniu w ogóle o tym zapomniałam, a jak wiecie, ja wszystko nagrywam w ciągu 2 dni, także tak to wyszło. Tak czy siak, Stefciu tak wygląda w stroju codziennym, jest blondynem, także super. Nie wiem, czy już mamy blondyna, nie kojarzę, ale no, jak mamy, to niewiele. Tutaj mamy oficjalny, sportowy, do snu, imprezowy, z czapą i na basen. Chociaż powiem wam, te czapki są całkiem fajne, może dam, zobaczymy. Także ja go tutaj odrobinkę zmienię i za chwilkę do was wracam. Dobrze, kochani, ja już jestem. Także tak wygląda nasz Stefciu, proszę bardzo. Oczywiście jest prześliczny, jak wszystkie dzieciaki, wiem. Zawsze to powtarzam, no ale są śliczni, no kurczę, no. Taką ma fryzurkę, tak jeszcze nikt nie miał. Myślę, że do niego pasuje. On w ogóle, zobaczcie, jest taki w ogóle delikatny. Taką ma urodę. Także tak wygląda jego strój codzienny. Tutaj mamy oficjalny. Ma taki sweter, to też mógłby być dla dziewczynki, ale no, te swetry takie są, ale jest z małpą i taki szary, to myślę, że może mieć. Tutaj mamy sportowy ma na kolorowo, pomarańczowo, zielono. A dlaczego nie? Bardzo ładny jest, kurczę, zobaczcie, super. Do spania z piratem ma koszulkę. Imprezowy, dałam mu tą czapkę, słuchajcie, a niech jeden ma, kurczę, czapkę, bo żadne dziecko nie ma w sumie. To są dzieciaki, dlaczego nie mogą mieć, zobaczcie, mamisia takiego. I na basen, tak, na basen to ostatnio co znalazłam, te takie kompleciki. Także tak wygląda nasz Stefciu. A dzisiaj, kochani, słuchajcie, tak w ogóle mam w grze piątek. Adaś oczywiście zaprosi sobie kolejną mamusię. Dzisiaj to będzie Rosie. Postaramy się o dziedziusia i zabieramy dzieciaczki do siebie. Jeszcze musimy odwiedzić Majeczkę też właśnie, także myślę, że zaprosimy sobie na początek mamusię. Może uda nam się jeszcze odwiedzić Majkę i wtedy w sobotę zaprosilibyśmy dzieci. Tak. Także ja za chwilkę do was wracam. Dobrze. Mamy naszego Adasia. I mamy godzinę 15. Właśnie, słuchajcie. Ostatnio ktoś mi napisał, że powinna zapłacić 1500, a nie 1400, bo mamy 15 dzieciaczków. Słuchajcie, kochani, płacimy alimenty raz w tygodniu, przypominam. U mnie jest to niedziela. I płacimy na tyle dzieciaczków, ile w niedzielę jest. W niedzielę dopiero nasza mamusia zachodziła w ciąży, więc było 14. Dlatego 1400, a w tym tygodniu w niedzielę zapłacimy 1500, no bo nawet Rosie, jak nam zajdzie w ciążę, to jeszcze nie urodzi, prawda? Także płacimy raz w tygodniu i płacimy na tyle dzieci, ile właśnie w niedzielę jest. Także było 1400, dlatego 14 dzieci, dlatego 1400. Zapłaciłam, dobra. Tak, do Majeczki też pójdziemy, ale szukam Rosie, nie wiem, czy my ją mamy. No nie mamy mamy, dobra. Tak cię nie zaproszę. No dobrze. To w takim razie tak cię zaproszę. Oj, z Elizą już też kiedyś wybrać się z nią gdzieś, bo... Zaproś, Adaś. I przebierz się. Gdzieś ci dobierałam coś tu chyba. No. Jakaś pani chodzi... Rosie jest zajęta. No chyba... Żartujecie sobie. Dobra, to słuchajcie, zrobimy inaczej w takim razie. Pewnie za mało się z nim znamy. Napiszemy książkę dla Mai, no bo Maja mieszka razem z Rosie i od razu ją odwiedzimy. A w sobotę właśnie zaprosimy sobie dzieciaczki. A, i też pytaliście się, tam mi też ktoś napisał, że nie dodałam ostatnio Mai do opisu. Ja nigdy ostatniego dzieciaczka do opisu nie dodaję, dlatego że osoby, które oglądają, żeby nie wiedziały, co się urodziło, czy jedno dziecko, czy dwoje, dopiero dodaję przed kolejnym odcinkiem. Także dzisiaj dopiero na przykład dodałam wam, że tam jest Maja, a tak to daję tam znak zapytania, żebyście nie wiedzieli, co się urodziło tak od razu. Choć jak chcecie, to sobie przewiniecie, ale no po prostu tak to robię, dobrze. Dla mojej. I też mówiliście, że Adaś by nie pisał buziaczków. A dlaczego by Adaś nie pisał buziaczków?
Ja piszę buziaczki i koniec. No. Także Adaś szybciutko nam napisze. Oczywiście jest zmęczony. Adaś, byś się tu kawy napił. Wyłącz mi to. No tak, jak nie jedno, to drugie, prawda? Dobra, zaznaczę mu tak. Kurczę, wiecie co? Będzie musiał się kimnąć chwilę, bo nie damy rady, tak? Dobrze, to słuchajcie, ja do was wrócę, jak już Adaś się chwilkę prześpi i będziemy u Rozy już. Dobrze, kochani, ja już jestem. No niestety Adaś nie zdążył, musiałam poczekać do rana, także Adaś, ogarnęłam go. Pisał ten swój żałobny lament. Czy co on tutaj ma? Tak. I słuchajcie, zrobiłam kopię książki. Także tamtą sprzedałam. Dobra, mamy tutaj Alice, tylko tak. Gdzie Rozy? Gdzie moje dziecko? Czy to jeszcze jedno piętro? Jest Rozy i jest Dzidziuś. Ale czekajcie. Podejdziemy najpierw do Rozy. Rozy, przypominam, zrobiła Olak 427, tak? Bo ostatnio pomyliłam twój nick. Przepraszam cię bardzo. Jakoś Olga sobie zakodowałam. Ale Rozy prześliczna, naprawdę. Popraw humor. Właściwie to my już chyba możemy flirtować, co? O, moja droga, Boże. Przy naszym dziecku. Ty też masz ten. Czekajcie, zobaczę. No, też ma te śpioszki. O, przyszła mamusia, co? Świetnie po prostu. A my tu flirtujemy. Wiesz co? Podejdź tu razem. Mam nadzieję, że tylko z nią podejdziesz. Nie. Dobra. Aha, zostałaś tu. No widzicie, no. Chyba faktycznie musimy, kurczę. No nie, i tak się będziemy gonić, Rozy? No daj spokój. Chodź. Jak za daleko, no serio? Idziesz? Chodź. No. Tą aspirację później romantyczną, tylko nie pamiętam, bo tam wiesz, że strasznie dużo trzeba było się umawiać chyba na randki, nie? Takie rzeczy. Ale one wtedy nie będą zazdrosne, nie? Bo tak właśnie miałam przy Vanessie, że ona ukończyła tą aspirację i jak chciałam, żeby byli jej mężowie zazdrośni, to nie byli, no. Tak to było. Obejmie. O, też nam ucałowała dłonie, widzieliście? Tu nikogo nie ma, to może... Żadna mamusia się nie obrazi. Słodkie te pierwsze pocałunki. Flirtuj. Szept uwodzicielsko. No Adaś, uwodzimy. A, już nie musimy. Postaraj się o dziecko w saunie. No i, kochani, ja już powiem wam szczerze, że nie liczę na bliźniaki, bo chyba się pogodziłam z tym, że ich po prostu nie będzie. I słuchajcie, naprawdę nie piszcie mi, że nie wiem, muszę mieć, nie wiem, 2 kołyski, 3 kołyski, że muszę 2 razy starać się o dziecko, że coś tam. To wszystko to są głupoty, ja pamiętam, wiele razy próbowałam na wszystkie możliwe sposoby, to nie działa. Po prostu po jakichś tam aktualizacjach oni zmniejszyli to prawdopodobieństwo i po prostu jeśli ktoś ma, to ma i ma szczęście. Ja niestety nie mam, pisaliście też ostatnio, że... właśnie sporo youtuberów, którzy nagrywają na przykład 100 dzieci, też rzadko mają bliźniaki, więc to nie tylko ja. Ktoś mi też napisał, że u Joasi ostatnio miała 3 razy pod rząd bliźniaki, chyba tak, że jak właśnie z kosmitą, coś takiego, i żebym też spróbowała, no ale ja tutaj korzystam tylko z waszych mamuś i kosmitkami one nie są. Nawet jak tam zrobiliście kosmitkę, to ja jej nie brałam, no bo wiecie, to takie by było troszkę... Obciskuj się. Trochę nie fair. Dlatego no... A może w... A gdzie tu jest wanna, słuchajcie? Na dworze chyba.
To nie, to jeszcze raz tutaj. Dlatego no nie będzie kosmity, bo ktoś mi właśnie napisał, że żebym tak spróbowała, albo żebym spróbowała poza nagraniem po prostu, tak? Gdzieś właśnie, że z kosmitką się postarało dziecko i że jak będą bliźniaki, to znaczy, że z kosmitami. Może spróbuję, bo tego akurat nie wiem, ale właśnie, że Jasia miała 3 razy pod rząd bliźniaki. Kurczę, powiem wam, zazdroszczę. Też bym chciała, no ale... Ja niestety nie oglądam Joasi. To nie dlatego, że jej nie lubię czy coś, bo ma świetne filmy, ale po prostu zresztą nikogo nie oglądam. Po prostu nie mam na to czasu. Dlatego dzięki wam. To wiem. Dziecko płacze, a ty co? Zamiast nakarmić czy coś? Chodź, Adaś, nakarm. Kurczę, zapomniałam kołyski zmienić ten mod, bo... Bo w sumie tutaj to tak średnio trochę pasują, chociaż fajne mają tutaj w środku to, prawda? A tutaj z zewnątrz to... Tak średnio. Do Śnieżki faktycznie lepiej. No, biedne moje, głodne było, tak. Dziecko w sensie, nie? Przytul ją, porób głupie miny. Pogawosz. I pokołysz. A też w ręczniku. Kurde, nie widziałam właśnie jak tam Rosie, czy może gdzieś tu wymytuje albo coś. To byśmy wiedzieli, że jest w ciąży, nie? O, tu jest, dopiero wyszła. Ona idzie do pracy! Ty pracujesz! I ty jesteś... W policji pracujesz chyba, co? Czy co? Albo w kuchni, bo to też mają takie podobne te... No i poszła do pracy. Ej, nawet nie wiedziałam, że ona pracuje. Po co pracujesz? O, no cóż. Poszła to poszła, tak? Wiecie co, tak, zostawię książkę. Proszę. Alice, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Możesz odnieść. Odłożyć w sensie. A jak nie, to za chwilę sprawdzę i odłożę. No, to pogadamy tutaj z Anią. Żartuj o modzie. Może na początek, tak wiecie, delikatnie. Bo ona się... No, smutna jest przez nas. No, przepraszam, Aniu, no... Cóż, ja poradzę, no takie wyzwanie ma Adaś, no. A może pocałunek, co? Mam dzieci lepiej. Alice jeszcze na szczęście żadnych relacji z nim nie mam. Nie chcę. No dobrze, to nie, no. To pochwalimy wygląd. Poprawimy humor. Oj, no. Wybacz mi, no proszę cię. Jakoś podziw. Zrobimy jej masaż, co? O, śpi. Kurczę, no, musimy właściwie lecieć do domu, bo dzieciaki trzeba zaprosić. To najwyżej zostaną jeden dzień dłużej, no bo co? Nie no, musimy tu załagodzić konflikt z mamusią naszą. No, dawaj, Adaś, postaraj się. Lejesz tego olejku po prostu, ja jej współczuję. Będzie cała tłusta. Oh! Ania! Wstydź się, jak tak mogłaś Adasiowi prosto w twarz! No ja rozumiem, że to Adaś tak działa na ciebie, że twoje ciało się rozluźnia, ale no... Aż tak? Adaś, opanuj się z tym olejkiem, no daj... leje i leje po prostu, daj... Masakra, Boże! I co? Lepiej? Czekajcie. Lepiej się czujesz? Jest pobudzona. No. Już chyba smutna nie jesteś, co? No, no widzisz. Pocałunek z pasją. No. Lepiej, widzisz, masaż pomógł na wszystko. Ło! No, buziaczki, buziaczki. Jeszcze zajrzymy szybciutko do naszej majeczki. Daj majeczka jeszcze przytulaska. I lecimy do domu, bo kurde, patrzcie, która godzina, nie? Zaproszę dzieciaki i się prześpią i tyle. Książka jak tam? A, bo odłożona, co? Gdzie tu jest jakaś półka na książki? No, jest.
No i super. I Adaś do domu. Lecimy. Rosie poszła do pracy, nie wiadomo czy jest w ciąży. No, pa kochanie. Czekam aż urośniesz i tatuś cię zabierze do siebie. Nie! Wracaj! I do domu. Wybaczcie, no ale no... Pieluchę ma. Ja wiem, że jak ja pójdę, to z nią będzie wszystko dobrze, ale no... Kurde, no... No, teraz możemy iść. No, to papa. Dobrze, kochani. Adaś już wrócił do domu. Po drodze zahaczył o... Franciszka, Henryka i Kubusia. A Kubuś to gdzie? A, już na statku. Tak, to są kolejni nasi chłopcy. Dzisiaj męski wieczór będzie. Adaś, co ty robisz? Aha, kąpiesz się, tak. Dobra, jak wy chłopcy wyglądacie? Troszkę głodny, ale to za chwilkę się o tym zajmiemy. To wiecie co? Chodźcie tutaj też. Baw się w piratów. Baw się w piratów. Wszyscy się tu chwilkę pobawcie. Adaś się ogarnie. A jutro, słuchajcie, pobrałam taką jedną parcelę i wybierzemy się z naszymi chłopcami tam właśnie. Czemu ty jesteś w piżamie? Co? Zmień sobie strój. Adaś, ty później... Chodź, pobawisz się tutaj z chłopcami. I na razie będę brała w kolejności, a dopóki wszystkie dzieciaczki nie urosną, to później ewentualnie... No co? Będziemy... Bawcie się jeszcze chwilę. Baw się jeszcze. Adaś zaraz przyjdzie. Później będziemy ich jakoś tam mieszać ewentualnie, jak już... będzie ich za mało, że tak powiem. No, Adaś, chodź do chłopców, chodź. O nie, już któryś nam uciekł oczywiście. Nie, jedzenie zaraz zrobimy, spokojnie. No, Adaś, dawaj. Boże, Adam, co ty wyprawiasz? A możesz ten... rozmawiać z nimi w międzyczasie? Nie, nie możesz. To później każdemu, mój drogi. Okażesz miłość. Proszę bardzo. Zostaw już to. Chłopcy! Poczekajcie. Gdzie biegniecie? Adaś, goń! Nie ma jedzenia. Adaś zaraz zrobi. Spokojnie. Ja tu mam dla was plany. Tutaj postawiłam im, słuchajcie, ognisko. Rozpal. Męski wieczór mamy, więc mogą sobie posiedzieć przy ognisku. Już właściwie robi się wieczór, także gdzie wy tu idziecie? Ej, co wy? Czemu wy tu idziecie? No, jakiś talerz Adaś zostawiłeś, wiesz co? Ty, mój drogi, później siusiu możesz skoczyć. Nie, 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 siusiu. Ty właściwie też. Dobra, Adaś, idź w sumie rozpal to ognisko, bo... Co to? Do kogo? Któraś mamusia? Pewnie. Scarlett, pójdziesz ze mną na randkę! No, wybacz, niestety, niestety. Chodź, mały, chodź. A wy oczywiście obydwaj musieliście iść do tej samej toalety, prawda? Ty też sobie tu usiądź. Nie! Idź, siusiu. I siadaj. Adaś, usiądź. Dorzuć kłodę. I... piecz... hot dogi. Ty, mój drogi, też piecz hot dogi. Franek też piecz hot dogi. Wszyscy. Jak męski wieczór, to męski wieczór. Piecz hot dogi, tak. Włączyłabym muzykę, ale to chyba... Adaś właściwie zaraz wam pogra. Już trochę poćwiczył. Kurde, szkoda, że to drzewo tak to głupio się... tak głupio znika. O, o to mi chodzi. Franek.
Chodź. A wy nie możecie rozmawiać w międzyczasie? No pewnie, że możecie. To dlaczego wy nie rozmawiacie? I między sobą też, chłopcy, proszę się poznać. Wy się znacie, bo już byliście kiedyś w Ładasie, prawda? No, chodź, chodź. Co ty tak długo? Adaś, nie wymyślaj. Popraw humor. Opowiedz porywającą historię. Właściwie zaraz możesz wszystkim opowiedzieć historię. Co tu się stało? Chwila. Ej, no, patrzcie, no nikt nie zjadł. Co się stało? Jeszcze raz. Adaś, niech idzie siusiu, bo... Coś tu się stało. I nie wiem co. Czemu oni tego nie mogli zjeść? O! No ale... Grzesiu tam szedł. Narzekaj na rodziców. A co? Pochwal. Adaś, a tu później wróć. Dorzucisz kłodę i... Pieczka do... Co tu się z tym dzieje? Czemu oni tego zjeść nie mogą? Henryk, a ty co tak siedzisz? Z nikim nie gadasz, czy co? Nie wiem. Niby gada, ale... Jest szczęśliwy. Franek. Dobra. Ej, no patrzcie, o co tu chodzi? Czekajcie, zrobimy inaczej. Dobra, słuchajcie, postawiłam krzesełka. Spróbujemy jeszcze raz. Bo ostatnio przecież na tych krzesełkach się tak dało. Adaś, pospiesz się. Bo ognisko przygasa. No. Może teraz się uda. No, i pogadaj z chłopcami. O zainteresowaniach. Popraw humor. Zapytaj, jak minął dzień. A ty, Adaś, nie ten? Nie pieczesz? Ej, co jest z tym ogniskiem? Czy muszę mieć tu coś do postawienia? Może czekajcie. Dobra, słuchajcie, ostatni raz próbuję. Naprawdę. Rozpal. Poczekajcie, chłopcy, poczekajcie. Ja wiem, że już jesteście zmęczeni. Ale ja tylko chcę zobaczyć, o co tutaj chodzi. Adaś, dorzuć kłodę. Piecz hot dogi. Zaraz pójdziecie wszyscy spać. No tak chciałam, żeby sobie spędzili miło wieczór. Zmieniłam ognisko. Inaczej postawiłam krzesła, postawiłam stolik. No bo ja nie wiem, o co tutaj chodzi, słuchajcie, no. Piecz hot dogi. I piecz hot dogi. Proszę bardzo. Nie wiem, co tu się dzieje, słuchajcie. Jak teraz się nie uda, no to... będzie kiepsko. Wszyscy głodni, zmęczeni. Najbardziej Adaś. No ale cóż, może się teraz uda, zobaczymy.
Kasia, przyspieszę i zobaczymy, czy to się da, czy nie. Ja wiem, Adaś, wiem. O, no i patrzcie. Teraz jedzą. To o co tu chodziło? Nie mam zielonego pojęcia. Widzicie, jedzą sobie wszyscy. Świetnie. No to Adaś, jeszcze tak, dorzucisz kłodę. Opowiesz grupie historię o kapitanie Flincie, tak? I może jeszcze pośpiewasz piosenki. Zobaczymy, czy uda się, bo pewnie padniesz mi. No ale. Może akurat? O, śmieją się. No już, już idziemy spać. Ja wiem, że jest późno, ale jesteście na weekend u taty. Jest, macie wolne. Możecie posiedzieć dłużej. Adaś, pospiesz się. No i halo. Poszli wszyscy? O, Adam, pogięło cię, naprawdę. Opowiedz historię, jeszcze raz. Chcesz się spalić? Usiądźcie. Nie, nie będziecie siedzieć. Wszyscy idziecie tu bliżej, tak? No dobra, niech wam będzie. O, no fajnie mi się podobało, co? Dobra, to nie będziemy śpiewać, chłopcy, do spania, bo wszyscy są po prostu padnięci. Ty, mój drogi Szczesiusiu, byś sobie mógł zrobić. Czekajcie. Muszę jakoś ich tu porozdzielać. I położyć spać. Dobrze, co tu się stało? To zamienimy. Skorzystaj, mój drogi, i do spania, Kubuś. Kubuś od razu do spania. Franek tak samo. Akurat jest jedno różowe, no ale tak trafiło, wiecie, no. Córeczki też mamy, więc o Boże, Adaś, ty absolutnie do spania. Szybciutko. Panowie. Jeszcze zobaczę, czy się wszyscy ładnie położą. Adaś się nie położy. Ale chłopcy, chyba tak. O, proszę, nawet równocześnie. Idź, Adaś, do łóżka, idź, nie wymyślaj. Kto nam jeszcze został? Henryk? Heniu? No. No i dobrze, widzimy się rano. Dobrze, Adaś już się wyspał. Idź, Adaś, szybko, siusiu. I zrób śniadanie, już może normalne, bez kombinowania. Podaj śniadanie. Naleśniki. Dzieciaki lubią naleśniki. Mój synuś na przykład bardzo lubi. Zresztą ja też lubię naleśniki. No, szybko, Adaś. Ale przynajmniej już teraz mam dobrze ustawione ognisko, także następnym razem, wiecie, wszystko się uda, miejmy nadzieję. Ale chłopcy byli zadowoleni, to najważniejsze. Przebierz się, Adaś, czy ty nie? Wydawało mi się, że odrobinkę przytył, ale sama nie wiem. Tak czy siak, Adaś, przydałoby się poćwiczyć, bo już mięśnie nie widać, mój drogi, jak to? Musisz być w formie, tyle dzieci przed tobą. Właściwie, chłopcy, to już wam tutaj dam, żebyście sobie usiedli. Adaś, zawołaj na posiłek wszystkich. No, mogłam to zrobić inaczej, no ale dobra. Adaś, a ty gdzie? Chodźcie, teraz nie wiem. Dobra, weźcie najpierw sobie naleśniki. No i tak siadacie jak chcecie, dobra.
Jeśli tak chcecie, to tak sobie usiądźcie. Nie ma sprawy. W piżamkach wszyscy piękne, zobaczcie. Super. Pogadaj sobie tutaj z bratem. Pochwal. I co? I to tyle, tak? Adaś? Aha, nic więcej nie mamy. Co wy się... Tak, oczywiście. Teraz będziecie się wszyscy przesiadać. To chodź tu sobie usiądź. Ale jedzenie weź. No. O to mi chodziło od samego początku, żebyście tak wszyscy sobie ładnie usiedli, podziel się pomysłami. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Nic tu nie mamy ciekawego, słuchajcie. O zainteresowaniach. Pytaj dzieci, czym się interesują. Praw humor. O szkołę może niekoniecznie. Weekend mają, to... To nie ma co. Proszę bardzo. Jak? Jakie piękne, miłe. Śniadanko. Wszyscy razem. Urocza. Tutaj ten, Franciszek strasznie do Adasia jest podobny, nie? No i pięknie. Wszyscy są ogarnięci, wyspani. Tak, ty tylko siusiu musisz zrobić. Ogarniemy wszystkich i ty właściwie siusiu prysznic. Ty mało pewno do kompa już lecisz, co? Franek. A nie, siusiu też poszedłeś. To wiesz, zaraz się wykąp. Albo... Weź szybki prysznic, o. Kurde. Pewno mi pójdzie do tej samej toalety, prawda? Założę się. Czekaj, zrobimy inaczej, na wszelki wypadek. Chodź tutaj, skorzystaj. A nie, bo tutaj też mamy prysznic. Weź szybki prysznic. I kto nam tutaj został? No to poczekaj z tym siusianiem. Posprzątaj może, co? Halo? Chodź posprzątaj, pomóż tacie troszkę. Adasia, ty co? Do kompa? Nie, mój drogi. To słuchaj, jak masz chwilę, to znów wytwarzanie żałobnego lamentu. Poczekamy na chłopców, aż się ogarną. Dobra. Tak, ty jeszcze prysznic. O Boże, teraz pewnie będzie ćwiczył, nie? Ale ty jesteś ogarnięty. Prysznic. Boże, ty aż tam idziesz sprzątać, dziecko. Wybacz, nie chciałam tak cię męczyć. Ale jak już poszedł, może tam wyrzuci przy tamtym koszu, co? Miejmy nadzieję. I później, mój drogi, też szybciutko skorzystaj. Szybki prysznic. Franek, chodź tu do taty, pokibicuj mu. Możecie tu rozmawiać? A też się wczuwa. No to czekamy jeszcze za Henryczkiem. O Boże, biedny, jeszcze sprzątaj. Idziecie się bawić? No to dobrze, to jeszcze się chwilkę pobawcie, jak chcecie. To, mój drogi, wiesz co, pobaw się z tym. Gdzie my mamy ten domek? Tutaj. Z Frankiem. No. A Henryk jeszcze się ogarnie. A Adaś chwilkę pogra. Dobra. I jedziemy. Kurczę, no, patrzcie, już jest 13, nie? Fajnie Adaś wygląda. Podoba mi się. Ale się wczuwa, co? Pięknie, Adaś. No, jak tam? Ci idzie? Chłopcy, bawicie się? Kto to dzwoni? Mama? Nie, mama, wszystko jest w porządku, nie musisz tu przychodzić. My się świetnie razem bawimy. Henryka, dlaczego ty coś nie jest swój?
Co z tobą? Co tu ci nie pasuje? Porozlewane, tak? No to wytrzyj. A, też śpiewasz, widzę. Czemu tak wygląda, jakby to było brudne? I w ogóle woda tu jest, zobaczcie. O co tu chodzi? Baw się, nie wy... Wycieraj w szale! Wycieraj w szale! A tu co się dzieje z tym? Tam normalnie woda jest. Wyczyść, Adaś, czekajcie. Henryk. Bo coś tam jest nie tak. Nie, nie możemy rozmnożyć. Czekaj, czy to zniknie. Nie. Dobra, Adaś, podróżujemy z chłopcami. Z Francisz... Albo czekajcie, może zrobimy tak. O, będzie łatwiej. Ej, wiecie co? A może byśmy zabrali? Nie, dobra. Ja liczę na to, że Rosie jest w ciąży. W końcu to jest weekend taty z chłopcami, więc nie będziemy brać żadnych mamuś. Bo tak chciałam zobaczyć, czy w ciąży jest, nie? Ale kurczę. Liczę na to, że jest. I w ogóle alimenty muszę pamiętać zapłacić. Zobaczcie. To tu na nas czeka. I nas całuje. To ci Scarlett. No proszę. Nie zgodziłam się, żeby przyszła? To wiecie, to jest w ogóle to miejsce. Spójrzcie. Jest po prostu świetne. Wygląda super. Czekajcie, zaraz wam pokażę, jak się nazywa. Dobrze, kochani. To jest właśnie to miejsce. Spodobało mi się, bo wiecie, wygląda jak taka... Takie... Nie wiem, jak to powiedzieć. No taki plac zabaw właśnie z takimi przejściami drewnianymi i w ogóle takie jak naprawdę są te place zabaw. I super wygląda. I tu w ogóle jest statek tak na górze. I jestem strasznie ciekawa, czy tam się da wejść. Zapewne się nie da, ale to sprawdzimy. Tak czy siak... Tak, tu jest twórca. Proszę bardzo. Gdybyście chcieli, ale sprawdzimy, czy da się tutaj cokolwiek zrobić. Także tak to wygląda. Spójrzcie. Ktoś tu gra w podkowy. O, widzicie? O! Tu jest nasz synuś? Czekajcie. A! No pewnie. Popraw humor. Patrzcie, tu w ogóle jak fajnie jest zrobione, co? Mamy piaskownicę. Co ja jestem w ogóle? Na górze gdzieś? No. Mamy piaskownicę, patrzcie. I to normalnie zabawki. Super! Fajny pomysł w ogóle, co? No, już widzę, że tam się nie da wejść. Chyba, że tędy, bo tu są schody. Chodźcie wszyscy! O! Tu już od razu przyszli. Chodź tu też. Aha, bo tu się tylko możesz obejrzeć. Obejrzeć znaczy. Baw się. Baw się, kochanie. Baw się. Henryczku, chodź też. A to kto? Gdzie ty idziesz z tym samochodem? Halo! Gdzie mój samolot zabierasz, panie? No patrzcie, zabrał samolot. Ej, no wiecie co... Żartuję o smarkach, patrzcie. I Scarlett zabrała. Ej, no wiecie co, dzieciom zabierają. No dzieciom. Dajcie spokój, co to ma być w ogóle? Jest nasz Wojtuś. Ostatnio go zmienialiśmy. Wojtuś, ty też przyjdziesz. No ale jak już jest, to kurczę, no co? Kuba! A ty gdzie? Kuba! Chodź tu się przywitaj z bratem. Wszyscy się przywitajcie, bo wy się nie znacie. Dobra. O! Zobaczcie, Marysia tam idzie. No ale dobra. Tu jesteśmy z dzieciakami, no to wiecie. Zobaczymy, co tu w ogóle jeszcze jest. Tu jest ta podkowa, lodówki, grill. Tutaj widzę, w szachy można pograć. O! I proszę! Samolot został... O! Patrzcie, tu jest nawet ten, do eksperymentów. Super. Podkowy też byśmy mogli, chociaż nie wiem, czy tylko chyba w dwie osoby się da, prawda? Ale ja bym chciała... To Scarlett tam znosi te zabawki! Ej, no dajcie spokój, co ona wyprawia, no. Tu jest co? Tu jest do malowania, To mnie interesuje. Czy tutaj się
Nie da się. A, bo ja Adasiem jestem. Baw się w piratów. Da się tu wejść? Naprawdę? Nie wierzę w to. Adaś? No jest tu jakieś dziecko. Patrzcie, ale fajnie. Fajnie to ktoś wymyślił. Szkoda, że tu się zjechać jakoś tak nie da, nie? Mogę być taka duża dzie... W ogóle tu jest strasznie mało rzeczy dla dzieciaków, według mnie, nie uważacie? Kurde, mogliby w końcu dodać te małe dzieci, no bo to już naprawdę... Tyle czasu jeszcze nie dodali. I co, nie da się jednak. To znaczy, że co, tylko jedna osoba tam może się bawić? Chodź, Kuba. I Henryk. A no, Adaś nie może się bawić, bo przecież on... Musiałby, wiecie, a tu możesz podejść? Nie, no właśnie. Czyli widzicie, nie da rady, bo przecież on tu tak skacze jakby z boku, prawda? I też mi się coś wydaje, że to jest chyba tylko na jedną osobę. Jezu, co oni tu się tak... To Adaś, chodź tu na chwilę na dół. Patrzcie, tak jakoś głupio znikają, no nie? No nie, widzicie, na jedną osobę. O, to szkoda. Ale fajnie to wygląda. Graj z... Możesz zawsze... A Miłosz to kto to? No, nie, Miłosz to nie jest... Miłosz by... To jest nasz Miłosz? Czekajcie, to jest chyba nasz Miłosz. Chwila. Nasz Miłosz! O, zobaczcie! No to super. Kolejny dzieciaczek, ale się cieszę. No, Miłosz. W ogóle to nasz Miłosz? No. No i co? Tylko w dwójkę gracie, prawda? Czy nie? Czy jak to? Fajnie porobione są te miejsca, tylko niestety one nie funkcjonują. Dołącz do gry. Da się tak? Bo na dwie osoby to tylko jest, prawda? To przyglądaj się grze w takim razie. Jeśli się nie da dołączyć. O. A gdzie jest Miłosz? A, Miłosz tu eksperymentuje, proszę. Jakiś mały geniusz zapewne. Blondynek, fajnie. Kolejny. Pokaż się. Czekajcie. Zobacz, jak wygląda. Chociaż nie wiem, czy tutaj dojrzymy tak. Chyba nie bardzo. Czekajcie, może o. Tak można... Ale nie, no tak tego nie zrobię. O, dobra, to nic. Da się go zawołać albo coś? Zawołaj. Może przyjdzie. Kto tu z nami? Świrowa. Kuba, co ty robisz? Widzieliście to? A, Mikołaj, a ty co? Czemu ty tak tu biedny stoisz? Pokaż się. Od kogo ty jesteś, bo nie pamiętam. Layton. To jest od... Nie od Scarlett, czy... Kute. Nie pamiętam. No nic, dobra. Chłopcy powoli robią się śpiący i głodni. Dlatego wiesz co, Adaś? Myślę, że... Zrobisz grilla. Hamburgery, o. Chodź, zrób hamburgery. I zawołamy dzieciaki. Kto to? No to nie jest żadna wasza mamusia. Hanna Mazur. A wy chłopcy tutaj. Nie tam żadne jakieś kole. Tylko zapraszam tutaj. Adaś, a ty co? Grilla też się nie da zrobić, naprawdę? No nie.
No wiecie co? Pewnie tu jakieś kwiatki stoją czy coś. No to pięknie. Szkoda, kurde, bo tak robią fajne miejsca. No to do domu wszyscy. Wracamy. Nie ma co. Szybciutko do domu. Widzicie? Zawsze coś jest nie tak. Tak jak ja bym chciała. No ale co zrobić? Chodźcie, jeszcze raz spróbujemy to ognisko. Adaś, rozpal. Chłopcy, już tacy jesteście zmęczeni? Poczekaj, kochanie, idź siusiu sobie zrób, Kubuś. Kubuś to też siusiu właściwie, nie telewizor. Wszyscy siusiu i głodni, no. Ty już coś jesz? No trudno, no. Jak je, to niech je. Przecież nie zabiorę mu spod buzi, prawda? Wy oczywiście idziecie do tej samej toalety, bo jak żeby inaczej. Chodź na górę. Siusiu. Adaś? Co ty, Adaś? Chodź tutaj. Zaproś do ogniska wszystkich. Spróbujemy jeszcze raz. Co tu za talerz? Ktoś odstawił. Później. Piecz sobie. O, hot doga właśnie. Ten talerz może zabiorę na razie tu na dół gdzieś. Chłopcy, jak tam? Chodź, ty też sobie upiecz hot doga. Kubuś, też hot doga. A daj, no ty znowu siku. No a ty, mój drogi, przyjdziesz sobie posiedzieć, no bo... Cóż. Najadłeś się. No to nie tutaj, tylko tutaj na przykład. Henryk? Piecz hot doga. Kubuzia, ty? Chodźcie, chłopcy. A ty też możesz opowiedzieć? O, to ty opowiesz w takim razie wszystkim historię. Proszę bardzo. Franek. Room for my grump. Perfa for zoo zumbo. For my grump sorry. Why anuchi? Ja też, co ty za minę masz? Zobaczcie, jaką mam minę. O mój Boże. Co tobie? Tak ci się sikówce? Zaraz pójdziesz. Co się dzieje? Adaś. Rozpal. Jezus Maria, znowu. Znowu. Nie uciekajcie, chłopaki. Ada się zleje, nie? Śpiewaj piosenki, bo jeszcze chcę to zobaczyć. A ty nie zjadłeś! To zjedz po tacie. I tu jeszcze ktoś zostawił, ale dobra, zobaczymy. No, Adaś. Wy chłopcy się najedliście? No, powiedzmy. No i poszedł siku, nie? No trudno. To wy sobie pogadajcie, chłopcy, czemu wy nie gadacie ze sobą? Nie najadło się, to weź sobie jeszcze to. Gdzie to? To jest popsute? Nie. Adaś, a ty później chodź jeszcze, dorzuć kłodę. Która jest? No, 24. I śpiewaj piosenki. A oni do szkoły, nie?
Co? Nie możesz śpiewać? Dlaczego? Możesz. Dobra. Kładę ich spać, bo oni już są naprawdę zmęczeni. Nie będę ich tutaj męczyć śpiewem Adasia. Poza tym godzina to już jest hu hu hu. Ale kurczę no. Do spania, chłopcy, do spania. Chociaż... Dobra, idźcie spać. Adaś. Adaś, ty mój drogi siusiu i prysznic. Adaś tu śpiewa sam, nie? Dobra, to mu zabiorę. O, tu przecież mamy te krzesełka. A, widzicie. Zapomniałam o tym. To właściwie mogę jeszcze za dwa wyjąć. Już będzie na... a z tym co? Nie da się chyba przez ten stół. Dobra, to nic. I Adaś też ze spania, także widzimy się rano. Dobrze, kochani, Adaś wstaje. Chłopcy idą za godzinę do szkoły. I... Nie wiem, może jeszcze nie dzisiaj z nami zostaną. Bo tak to wyszło w sumie krócej z nimi, bo byliśmy tam u Rozi, u Mai i tak to wszystko, wiecie. Nie schowałam tego, prawda? Co z tym? Czemu ja tego nie mogę wyrzucić? Wyrzucić dzieci, chłopaki? Faktycznie. Głodni poszli, nie? No cóż. Oni w ogóle lekcje mają niepodrabiane, ale no już wiecie, w weekend tu ich nie chciałam męczyć, nie? A ty, Adaś, słuchaj. W międzyczasie zadzwonisz do Rozi i sprawdzimy, czy ona jest w ciąży. Mam nadzieję, że... A co dzisiaj mam? Poniedziałek? To właśnie to jeszcze jutro urodzi. O Boże, myślałam, że nie jest w ciąży, nie? Ale się wystraszyłam. Ja mam ostatnio jakieś... A ta, rozumiem, weszłaś do domu od tej strony, zapukałaś i teraz pójdziesz pewnie od drugiej, co nie? Myślę, że tak to będzie wyglądało. O Boże, niedobrze ci... Chodź, Adaś, zawołaj na posiłek ją. Adaś zrobił jogurcik. Co z tobą? Coś tam Rozi mówiła, słyszeliście? Adaś, idź zawołaj na posiłek. Może Rozi jest głodna. No, ale jest w ciąży. No. Te książki mamy, super. Widzicie? Jednak opłaca się robić te kopie. Bo to zawsze jest jakaś dodatkowa książka, prawda? Ale pogadajcie sobie, no co wy tak? Zapytaj, jak minął dzień. Liścik miłosny! O! Franciszek wyciąga swoje drugie śniadanie z tornistra i zauważa w środku coś czerwonego. To list w kształcie serca z napisanymi na nim słowami "Jesteś super!" i nic więcej. Franciszek przypuszcza, że mogła to podrzucić nowa dziewczyna, która ciągle się na niego gapi. Czy Franciszek zapyta ją o to, czy poczeka na dalszy rozwój wypadku? Poczekamy. Nie będziemy jej peszyć. Franciszek postanawia poczekać i przekonać się, czy ktoś się ujawni. Rzeczywiście, podczas drugiego śniadania kilku znajomych śmieje się i macha do niego. Hej, super, kpi sobie jeden z nich. Franciszek minie liścik i rzuca go w kolegów, śmiejąc się z dowcipu. Pewnego dnia to wydarzy się na serio, ale Franciszek czuje ulgę, że to jeszcze nie dzisiaj. No i pięknie. Dało nam się. Praw humor. Co ty, Adaś, tam opowiadasz? Flirtuj. Pochwal wygląd. Oh,
No bo jutro powinna urodzić, prawda? Zeszła w sobotę, niedzielę, poniedziałek, to... albo jeszcze. Kurczę. To co mi tak dzisiaj długo tutaj zeszło? Ja nie wiem, słuchajcie. Nie no, wiecie co, ja chyba będę kończyć, kochani, bo już u mnie jest ponad godzina. Ja to oczywiście tam powycinam parę rzeczy, ale no i tak wyjdzie długi odcinek. Także słuchajcie, no bo to ona dopiero mi urodzi. To była sobota, prawda? Boże, alimenty. Dobra, zapłacę jeszcze szybko alimenty. Ona zeszła w sobotę, to mamy niedzielę, powiedział wtorek, to ona dopiero w środę, to nie ma sensu, słuchajcie. Alimenty zapłacę, bo widzicie, zapomniałam przez te nasze dzieciaki. No. Teraz tak, jeszcze raz szybciutko sprawdzę, ilu jest dzieciaczków. Ile jest dzieciaczków? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. O! Ktoś nam tu jeszcze dorósł. Tomek, no i super. 15 dzieciaczków i dzisiaj płacimy 1500 dopiero. Chciałem wpisać 1500. O Boże. Dobrze, kochani, znowu mi wyłączyło, oczywiście, znaczy pauza mi się zrobiła i zapomniałam. Dobra, nieważne, słuchajcie, alimenty zapłacone, 1500, tak jak mówiłam. Już najlepiej zatrzymam, bo kurczę, nie no, muszę poprzestawiać, bo teraz z kolei mam na zero, jest pauza się włącza i ja nie włączyłam i w ogóle wiecie, gadacie, gadam dalej, a tutaj program sobie stoi do nagrywania, także w ogóle masakra. Tak czy siak mówię, alimenty zapłacone, no a na dzisiaj się już będę, kochani, z wami żegnać, dlatego że ten odcinek wyjdzie bardzo, bardzo długi, no i dzisiaj Rosie i tak nie urodzi, więc no nie będę tego przeciągać jeszcze dłużej, no dzisiaj sporo czasu spędziliśmy z dziećmi i tutaj jakoś mega dużo nie będę wycinała, dlatego ten odcinek będzie dłuższy, bo normalnie to tam, wiecie, wycinam jakieś ogarniania Adasia, czy jak piszę, czy coś, no a teraz to na weekend z dzieciaczkami, no to przecież nie będę wszystkiego wycinać, dlatego tak to wyszło. Ale w kolejnym odcinku zaczniemy od porodu Rosie. Oczywiście. I dwoje dzieciaczków nam dorosło, także je pozmieniamy. Także żegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!